NCBR Online, baza personelu, czyli zakładka numer 5 w systemie SL 2014. Dzień dobry, ja nazywam się Dorota Toczyska i wraz z moją znakomitą koleżanką Magdaleną Bielak przedstawimy Państwu najważniejsze informacje dotyczące prawidłowego uzupełniania właśnie bazy personelu w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich, oczywiście program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, Doroto. Magdo, ty na co dzień pracujesz przy weryfikacji wniosków o płatność beneficjentów programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Proszę, opowiedz nam, czym jest baza personelu i jak ją prawidłowo uzupełniać w systemie. Dzień dobry. Właśnie, szanowni Państwo, baza personelu to jest narzędzie, które jest nam i Państwu jako beneficjentom powszechnie znane. Zarówno w podręczniku beneficjenta, jak i w przewodniku, jak skutecznie rozliczyć projekt, znajdują się pomocne informacje dotyczące tego, jak skutecznie i poprawnie rozliczyć projekt. Dziś zaprezentuję Państwu kilka takich teoretycznych kwestii, a także pokażę kilka slajdów dotyczących bezpośrednio poruszania się po bazie personelu. I skąd pomysł na dzisiejsze szkolenie? Otóż stąd, że zdarza nam się, że beneficjenci popełniają niestety błędy przy wypełnianiu tej bazy i żeby uniknąć różnych niepotrzebnych potyczek, błędów. Dzisiaj właśnie w skrócie opowiem Państwu o tych właśnie kwestiach teoretycznych i przedstawię kilka tych slajdów, jak poprawnie wypełniać bazę personelu. I na samym początku już uczulam i zachęcam do tego, aby znać i poznać chętnie podręcznik beneficjenta, jak również przewodnik, jak skutecznie rozliczyć projekt. I właśnie. Tak, przechodzimy do następnego slajdu. I tutaj powiem o tym, że są takie informacje, które warto wiedzieć i zapamiętać na cały okres realizacji projektu. Otóż beneficjent ma obowiązek wypełnić bazę personelu i wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie, a także z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. Tak, i tą znajomość umowy i wytycznych zachęcam Państwa do tego, żeby studiować te zarówno umowę, jak i wytyczne, po to, żeby dobrze ugruntować sobie tą wiedzę teoretyczną, żeby wiedzieć, jak poruszać się właśnie po różnych meandrach realizowanego projektu i właśnie po bazie, po systemie SL 2014 i o wspomnianej właśnie i omawianej dzisiaj bazie personelu. Także przejdźmy właśnie do tego, czym jest personel projektu. Personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące. I w kolejnym slajdzie powiem Państwu, jak to wygląda właśnie zgodnie z wytycznymi. W wytycznych mamy ten zapis, że personelem projektu są osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, mogą to być również osoby samozatrudnione, współpracujące, a także wolontariusze, którzy również mogą wnieść dużą wartość do realizowanego projektu.
I przechodząc do następnego slajdu, proszę pamiętać, że gdyby nastąpiła aktualizacja treści wytycznych, proszę zawsze odnosić się do aktualnej definicji. Do bazy personelu powinny być wprowadzane jedynie dane osób zaangażowanych w realizację zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonywane są przez daną osobę osobiście, zgodnie z aktualną definicją personelu zawartą w wytycznych. Jak słucham tego, co mówisz, to wydaje mi się, że kluczem do prawidłowego uzupełniania tej zakładki jest tak naprawdę zrozumienie, czym jest personel projektu. Tak, I dokładnie. od tego, w tym momencie, od tego, jak wyjdziemy, jak wyjdą nasi beneficjenci od tej wiedzy, od tej informacji, to już uzupełnianie tej tabelki, tej zakładki w formie tabelki także. Więc nie będzie stanowiło dla nich problemu. Bardzo nalegamy na to, abyście Państwo sprawdzili, jak brzmi aktualna definicja personelu projektu. Ona została tutaj wyświetlona na slajdzie. I tak jak Magda wcześniej już wspomniała, aby zajrzeć do podręcznika beneficjenta i poradnika beneficjenta. Te materiały oczywiście znajdują się w linkach tuż pod naszym nagraniem, zaraz tutaj na dole pod nagraniem. Dlatego zachęcamy gorąco do przejrzenia tych dokumentów. Ale Magdo, wspomniałaś, że wypełniając tą bazę personelu, po pierwsze musimy wiedzieć, kto jest personelem projektu, ale też wiemy, że ta baza jest podzielona na dwa bloki. Gdybyś mogła jeszcze nam o tym powiedzieć. Tak, w bazie personelu mamy takie dwa zasadnicze bloki: personel projektu i czas pracy. I aby utworzyć i przesłać blok personel projektu, bo one są przesyłane odrębnie, należy uzupełnić wszystkie dane dotyczące danej osoby, która jest w projekcie zaangażowana. Natomiast dane z bloku czas pracy mogą być uzupełniane i przesyłane oddzielnie, na przykład raz w miesiącu, czy też przy okazji przesyłania wniosku o płatność. Warto pamiętać, że dane personelu należy właśnie uzupełniać na bieżąco. To też zapewnia nam komfort pracy, bo baza personelu może być bardzo pomocnym, nieutrudniającym pracy narzędziem, jeśli właśnie będziemy ją uzupełniać na bieżąco, systematycznie. I też chciałabym tutaj przy okazji Państwu powiedzieć, że na początku, kiedy zawsze tak jest, kiedy wprowadzamy albo zaprzyjaźniamy się z nowym systemem, on jest dla nas obcy, ale też ESEL 2014 po przestudiowaniu tych podręczników czy poradnika jest, mam wrażenie, na tyle intuicyjny i pomocny, że z czasem przychodzi taka płynność w jego obsłudze. Także on też jest, traktujmy go jako narzędzie pomocne, takie porządkujące właśnie naszą pracę. Także przejdźmy dalej. I właśnie tutaj Państwu powiem o tym, że w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do bazy personelu wprowadzane są tylko te dane personelu, który jest rozliczany w ramach kosztów bezpośrednich, które nie są rozliczane ryczałtowo. Do bazy nie wprowadzamy danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, na przykład koordynatora projektu, czy też kwot ryczałtowych albo stawek jednostkowych. W kolejnym slajdzie też tak Państwu jeszcze doprecyzuję i dowyjaśnię, że beneficjent nie wprowadza do bazy personelu danych osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych, ponieważ one nie są personelem projektu.
proszę zwrócić uwagę na to, że do bazy personelu wprowadzane są wyłącznie dane osób, których wynagrodzenie wykazywane jest w ramach kosztów bezpośrednich. I bardzo ważna też uwaga, taka informacja, którą warto zapamiętać, w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, czyli tak zwana uproszczona metoda rozliczania wydatków, nie w przypadku takich umów nie uzupełniamy bazy personelu. Tak. Magdo, to było dużo, dużo teorii. Wiemy już, w jaki sposób sprawdzić, czym jest baza, czym jest personel projektu, czyli ta definicja. Wiemy, że tą zakładkę uzupełniamy tak jakby dwutorowo. Wiemy też, kogo w ogóle nie obowiązuje ta zakładka, czyli myślę, że teraz możemy przejść do takich praktycznych slajdów, z którymi spotykają się nasi beneficjenci na co dzień i jakbyś mogła tutaj kilka cennych wskazówek, na co zwrócić uwagę. Tak. Kiedy wyświetla nam się ekran główny, beneficjent widzi trzy zasadnicze sekcje. Personel projektu, w tym sekcję służącą do nawigacji pomiędzy zaangażowanymi osobami, czyli listę personelu, i będzie ona długa na tyle, na ile tych osób zaangażowanych mamy w projekcie, i czas pracy. I przechodząc do kolejnego slajdu, przy pomocy właśnie, jeszcze zanim przy pomocy, to powiem, że w momencie, kiedy rozpoczynamy realizację projektu, wszystkie dane osób zaangażowanych musimy uzupełnić. To jest pierwszy krok. A żeby to zrobić, klikamy właśnie na ten zielony plus, który umożliwia nam dodanie kolejnych osób do właśnie naszej listy personelu. Czyli na samym początku realizacji projektu tą zakładkę bezwzględnie należy wypełnić pod kątem właśnie bazy personelu, czyli tych najważniejszych osób realizujących projekt w tej początkowej fazie, bo popraw mnie Magdo, jeśli się mylę, ale może być tak, że ten personel może się też zmieniać, może być tych pracowników więcej, może być mniej w pewnym momencie realizacji projektu, ale ten początek musi być wypełniony no, tymi bazowymi informacjami. Tak, i zawsze, kiedy dołączy do nas osoba do pracy w projekcie, musimy dodać również jej dane. Także czy na początku może być mniej osób zaangażowanych i podczas realizacji kolejnych działań w miarę właśnie upływu czasu, czy też zmieniającego się personelu, dodawane są kolejne osoby zaangażowane w realizację projektu. Tak, i kiedy wyświetli nam się właśnie już tutaj zatrzymajmy się na tym slajdzie. Powiem Państwu, przekażę Państwu trochę informacji o tych ikonkach, które mamy do wypełnienia. I tak mamy ikonę status. Ona jest uzupełniana automatycznie. Jeżeli jest właśnie status w przygotowaniu, to znaczy, że jest to po stronie beneficjenta. Beneficjent przygotowuje dane. I zmieni się ten status na przykład na wysłane, jeżeli te dane zostaną wprowadzone prawidłowo i wysłane do instytucji. Potem mamy datę przesłania, ona również pojawi się nam automatycznie w momencie przesłania danych. I też, jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że poprosimy instytucję pośredniczącą o wycofanie bazy personelu, wówczas pojawi się nam również data wycofania danych. Także pojawi się wtedy takie okienko. Mamy też okienko dotyczące kraju, także tutaj w projekcie mogą być zaangażowane osoby innego pochodzenia. Dane dotyczące
PESEL-u, imię, nazwisko, a także edytowalne pole tekstowe uwagi, w którym mogą Państwo zawrzeć dodatkowe informacje, które Państwa zdaniem przydadzą się do dopełnienia właśnie informacji zawartych przy tej danej osobie zaangażowanej w realizację. I możemy przejść do następnego slajdu, ponieważ kiedy wypełnimy podstawowe dane osobowe, możemy też, przypomnę Państwu, że dane mogą być anulowane, mogą być zapisane, jeżeli poprawnie wszystko zostanie wprowadzone. I w tym miejscu przypomnę również o konieczności zapisu danych. Jeżeli tego nie zrobimy, utracimy dotychczasową pracę, więc warto o tym pamiętać. Możemy również skorzystać z możliwości wysłania wiadomości do opiekuna projektu, do instytucji. Ikona koperty z zielonym plusem umożliwi nam taką czynność bez konieczności wychodzenia z bazy. Także jeżeli nasunie się jakieś pytanie dotyczące bazy personelu, nie musimy opuszczać tej bazy, tylko bezpośrednio możemy zadać pytanie właśnie poprzez korespondencję i opiekun projektu będzie mógł się odnieść do naszego pytania. Tak, więc przejdźmy do następnego slajdu. Kiedy wypełnimy już pola związane ze stanowiskiem danej osoby, i jeszcze też nadmienię, że zdarza się, że jedna osoba ma więcej zadań w projekcie. Wówczas za pomocą tego zielonego plusa możemy dodać kolejne slajdy i poprzez funkcję dodaj stanowisko system umożliwia wprowadzenie wielu zakresów danych dla różnych stanowisk, jakie pełni dana osoba zaangażowana w projekcie. Dane dotyczące formy zaangażowania, wymiaru czasu pracy czy okresu uzupełniamy w kontekście danego stanowiska, które zajmuje dana osoba. Magdo, wspominałaś jeszcze o tym, że w jednym projekcie jedna osoba może piastować więcej niż jedno stanowisko. Tak, może się tak zdarzyć. Na przykład, powiedzmy, jest projekt, w którym uczelnia organizuje szkolenia dla uczniów, a także dla seniorów i jeden pracownik może prowadzić zajęcia na przykład z informatyki dla uczniów, inne już w zakresie innego materiału, też dostosowując ciekawość treści też do danego przedziału wiekowego, może właśnie mieć zakładkę dotyczącą zaangażowania w pracę z uczniami, z osobami na przykład, które są zainteresowane podnoszeniem kompetencji w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tym oto sposobem ten pracownik może być zaangażowany w różnych właśnie wymiarach. Tak, w systemie mamy również taką informację, kto i kiedy utworzył dane. Także też to jest też taka informacja taka porządkująca i wiemy, kto nam te dane przygotował, kto je utworzył, kto je przesłał. I chciałam o konieczności zapisywania danych już mówiłam, ale przypomnę, bo to jest naprawdę bardzo ważna kwestia, tak żeby Państwo po prostu nie tracili zbędnie czasu na wprowadzanie kolejny raz danych, które już mogły być przez Państwa zapisane. Także po raz kolejny właśnie taką czujność tutaj wzmagam, żeby pamiętali Państwo o zapisywaniu tych danych. Tak, i część danych musimy właśnie wybrać, wpisać, ale tak jak mamy tutaj na slajdzie tą formę zaangażowania, wybieramy ją sobie z listy rozwijanej. To też ułatwi wybór i tak ujednolici, jeżeli wiemy,
jaka jest ta forma zaangażowania, to też łatwiej będzie nam po prostu tą formę wybrać. Tak, i tutaj właśnie na slajdzie widzimy, że ten pracownik, dla tego pracownika przygotowano więcej niż jedno stanowisko, prawda? Także tutaj przez plusik możemy dodać kolejne stanowiska. I przejdźmy do następnego slajdu. Tak nam prezentują się uzupełnione w pełni dane. Mamy tutaj uzupełnione dane danego pracownika, danej osoby. Wprowadziliśmy również dane dotyczące stanowiska i warto zwrócić również uwagę na wymiar czasu pracy, który jest uzależniony oczywiście od formy zaangażowania. Ja na potrzeby tego szkolenia kliknęłam sobie, przygotowałam określony wymiar etatu i w następnym slajdzie... O, przepraszam... I tak, przejdźmy do następnego slajdu. Tak, system jest o tyle pomocny, że w pewnym zakresie nam sprzyja. Jeśli popełnimy jakąś oczywistą pomyłkę, na przykład wprowadzimy datę wcześniejszą od zadeklarowanej, wówczas system zakomunikuje nam ten fakt i nie pozwoli zapisać danych. Zapisanie danych będzie możliwe dopiero po skorygowaniu tych zapisów zgodnie z tym zakresem, który wcześniej wybraliśmy. I w następnym slajdzie, jeżeli zdarzy się, że przy próbie zapisu danych system wykrył jakieś nieprawidłowości, wyświetli nam się lista błędów. Jeżeli to będą błędy czerwone, zaznaczone na czerwono, niestety system nie pozwoli nam na zapisanie danych. Nie będzie też w związku z tym możliwości wysłania danych. No i też po prostu jest to problem blokujący, więc dopiero po wprowadzeniu poprawnych danych wyświetli nam się komunikat, taki jak jest na następnym slajdzie, dotyczący właśnie tego, że dane personelu zostały zapisane poprawnie. Czyli na ten komunikat czekamy. Tak, tego komunikatu oczekujemy i też proszę się nie obawiać, bo jeżeli tak jak właśnie tutaj na tym slajdzie widzimy, system umożliwia nam różnorodne wybory. Jeżeli właśnie baza personelu i cały system SL 2014 jest o tyle przyjaznym narzędziem, że wszelkiego rodzaju błędy, pomyłki możemy edytować, usunąć, wprowadzić ponownie. Po uzupełnieniu danych, które właśnie wprowadziliśmy, dane mogą być edytowane poprzez tę karteczkę z ołówkiem. Dane mogą być usunięte, jeżeli klikniemy na ten czerwony, na to czerwone kółeczko z zakazem wjazdu. Możemy też przesłać dane do instytucji za pomocą funkcji prześlij lub prześlij wiele, to jest ta podwójna strzałka zielona, a także możemy dane wydrukować, jeżeli mamy taką potrzebę. No, zważając oczywiście na względy ochrony środowiska, żeby nie nadużywać tej funkcji. I w kolejnym slajdzie, kiedy wypełniamy okres zaangażowania, żeby móc w ogóle do tego etapu przejść, klikamy właśnie na tę ikonę edytuj, czyli tej karteczki z ołówkiem i dane możemy sobie edytować. Właśnie następnie w kolejnym slajdzie pokazuję Państwu
jak przy pomocy tej edycji możemy, właśnie pojawi nam się kalendarz i wybierzemy daty zaangażowania danej osoby. Możemy przyjąć, że osoba jest zaangażowana w zadania związane z realizacją projektu na przykład we wtorki i piątki lub codziennie po 8-6 godzin. Wszystko to zależy od ustalonego zaangażowania w projekt. I w kolejnym slajdzie, jak wybierzemy sobie właśnie ten zakres dat, pojawią nam się godziny do zaangażowania. I w następnej odsłonie pokazują nam się dane dotyczące godzin. Należy je uzupełniać uważnie, zgodnie z zaangażowaniem poszczególnych pracowników. I oczywiście ikona Edytuj pozwoli na wszelkiego rodzaju poprawianie wszelkich pomyłek przed wysłaniem bazy personelu do instytucji pośredniczącej, ale to jest takie miejsce, kiedy musimy się skoncentrować na poprawnym wpisaniu tych godzin zaangażowania, tak żeby też system nie mówił na przykład, że pracownik ma za dużo, no i żeby w ogóle uniknąć takiej sytuacji, że ktoś jest zaangażowany bardziej, a ma mniej godzin uwzględnionych albo ma tych godzin za dużo. Także tutaj zachowajmy czujność. I w kolejnym slajdzie właśnie to już Państwu o tym wspominałam, że zachęcamy do tego, aby unikać pojedynczego przesyłania danych, a bardziej korzystać na tej opcji wyślij wiele. Także też usprawni to Państwu pracę i zwłaszcza kiedy mamy więcej danych, to łatwiej nam jest po prostu skorzystać z tej opcji wyślij wiele. I mamy też zaoszczędzony czas pracy i mniejszy wysiłek. W kolejnym slajdzie przypomnę Państwu, że przesyłanie do instytucji pośredniczącej danych z bloku personelu nie jest równoznaczne z przesłaniem danych dotyczących czasu pracy danej osoby. To są takie dwa bloki odrębne i tutaj trzeba pamiętać, że te dane personelu, wpisujemy tutaj te dane na początku, a później czas pracy wysyłamy systematycznie do instytucji. Także proszę o tym pamiętać i o wypełnianiu i też przesyłaniu, bo ten etap przesyłania też jest bardzo ważny. I po przesłaniu do instytucji danych w bazie personelu pojawi nam się status przesłany. Beneficjent nie ma możliwości ich ponownej edycji. Aby do tego doszło, aby zaktualizować dane personelu, należy zgłosić do instytucji pośredniczącej prośbę o wycofanie danych z bloku personelu i lub czasu pracy, bo to w zależności od tego, co chcemy uzyskać, ale dane personelu, jeżeli na przykład zmienia się nazwisko osoby zaangażowanej, musimy wprowadzić pewne poprawki, prawda? A jeżeli zależy nam i na jednym, i na drugim, albo tylko na czasie pracy, no to wówczas wysyłamy do instytucji pośredniczącej informację, że dla danej osoby chcemy wycofać te dane i wtedy po wycofaniu danych przez instytucję status zmienia się na w przygotowaniu i dane mogą być ponownie edytowane przez beneficjenta. Proszę, proszę, Magdo. No, mam nadzieję, że ta prezentacja będzie dla Państwa przydatna. Przedstawiono w niej oczywiście pewien zakres możliwości. Wiele zależy od wybranej formy zaangażowania czy wymiaru czasu pracy. Proszę pamiętać również o przygotowanych dla Państwa instrukcjach, które powstały właśnie z myślą o tym, żeby wesprzeć beneficjenta w codziennej pracy.
I tutaj właśnie taka sprawność, też dochodzimy do takiej sprawności, sprawnej realizacji projektu, efektywnego jego rozliczania i mam nadzieję, że też te materiały, które dla Państwa przygotowujemy w poszczególnych segmentach, pozwolą uniknąć błędów, które powodują na przykład wydłużenie procesu weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność. Także też chciałam powiedzieć, że ta baza personelu jest takim narzędziem bardzo pomocnym, porządkującym i dość intuicyjnym. Także zachęcam do tego, żeby się go nie bać, żeby te informacje, które są zawarte w podręczniku i w poradniku, będą dla Państwa właśnie pierwszym takim pomocnym odniesieniem i również opiekun projektu, do którego mogą się Państwo zwrócić w każdej sytuacji jakiejś trudności, jakiegoś niezrozumienia. Także w imieniu swoim i koleżanek i kolegów serdecznie zapraszam do tego, żeby pytać, ponieważ zwłaszcza na początku, kiedy zajmiemy się tą realizacją projektu, może się nasuwać wiele pytań, więc warto pytać, rozwiewać wątpliwości tak, żeby ta praca była płynna i żeby też z tego projektu czerpali Państwo jak najwięcej korzyści, a także takich przyjemności, też takiego rozwoju na każdym etapie. Magdo, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz tylko przypomnę, że linki znajdują się pod naszym nagraniem, a jeszcze dodatkowo chciałam też przypomnieć, że nagraliśmy specjalnie dla Państwa webinary, odcinki, które odnosiły się do innych części systemu SL 2014, do formularza monitorowania uczestnika, do postępu rzeczowego, do postępu finansowego. Przed nami jeszcze materiał zmiany w projektach realizowanych właśnie w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. W związku z tym ja już w tej chwili zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu NCBR Online. Oczywiście odwiedzenia naszej strony, zobaczenia, jak wyglądają nasze profile na Facebooku, Twitterze i LinkedInie. A tymczasem bardzo Państwu dziękuję i bardzo Tobie, Magdo, dziękuję. Dziękuję serdecznie.